Hej, tu Karolina. Witam Was w drugim odcinku drugiej serii podcastu, czyli w programie, w którym rozmawiam z inspirującymi gośćmi na tematy, które interesują mnie, pasjonują ich i mam nadzieję spodobają się również Wam. Dzisiaj moim gościem będzie Daria, znana też jako ekocentryczka, gdzie dzieli się przepisami, pisze o ekologii, naturalnych kosmetykach i bieganiu. W dzisiejszej rozmowie poruszymy wszystkie te tematy. Daria podzieli się niezbędnikami swojej kuchni, zdradzi, co je w ciągu dnia, czyli mój ulubiony temat, wyjaśni, czym jest intuicyjne jedzenie i powie o tym, jak każdy z nas może być bardziej eko na co dzień. Zapraszam. Witaj, Daria, w moim studio. Bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś. Jest mi bardzo miło, że dojechałaś aż z Krakowa. Na początek chciałabym się Ciebie zapytać, bo jesteś znana jako ekocentryczka, to jest chyba moim zdaniem jedno z najciekawszych nazw osób, blogów w internecie. To jest tak genialne. Powiedz mi, jak na to wpadłaś i kiedy na to wpadłaś? To jest, ja wiem, wpadłam na to jakieś 7 lat temu, kiedy właśnie myślałam o nazwie bloga. I tak naprawdę przez rok nie zakładałam bloga, bo nie mogłam wymyślić żadnej dobrej nazwy. Ale warto było czekać, bo to znaczy, że przyszła ta odpowiednia z czasem. Cieszę się, że tak myślisz. Ale słuchaj, twój blog i twoja działalność w internecie, twoje pasje mają wiele wymiarów. To nie jest jedna rzecz, to nie jest jeden aspekt życia, tylko tego jest tak dużo. I ja też wiem po sobie, że jeżeli już się wejdzie w ten taki świat, no twoja nazwa jest ekocentryczka, w ten świat eko, to nie przychodzi wszystko naraz, tylko gdzieś tak etapami dojrzewamy do tych nowych światów. I od czego to się u ciebie zaczęło? Coraz większe zainteresowanie jakby tym zdrowiem i tym, żeby właśnie odżywiać się zdrowo, pociągnęło za sobą mnóstwo innych decyzji. I właśnie na podlupę poszły kosmetyki, których używam, jakby środki czystości i wiele innych aspektów życia, które po prostu, no, przyszło to jakby naturalnie. To była naturalna kolej rzeczy. Ale to jedzenie wszystko zapoczątkowało i jakoś tak trwa do dziś, a tematów ciągle przybywa. Tak naprawdę, no w ogóle nie kończy się jakby. Jest cały czas dużo nowości na rynku. Cały czas interesuje się tym, co było kiedyś, tym, co przychodzi. Jakby zdrowe odżywianie ma wiele aspektów i też ja na początku odżywiałam się zdrowo. Na tamten moment myślałam, że to jest zdrowe. To niekoniecznie jest dla mnie zdrowe teraz i tak naprawdę teraz, kiedy doszłam do weganizmu, no to wiem, że jakby to jest moja ścieżka i chcę nią podążać. A co to znaczy, że teraz już nie wydaje ci się, że to jest zdrowe? To od czego zaczynała się twoja przygoda ze zdrowym odżywianiem? Jadłam na początku jeszcze mięso nawet. To było gdzieś tam w liceum już, jak zaczęłam kombinować jakoś tam ze zdrowym odżywianiem. Jadłam więcej warzyw, różnych rzeczy, ale ciągle jadłam gdzieś tam mięso. Może mniej jakiegoś tam czerwonego mięsa, ale kurczaki czy tam ryby, które wtedy wydawały mi się bardzo zdrowe. Później się wyedukowałam, poczytałam na ten temat i stwierdziłam, że no nie chcę już jeść tego. Później wykluczyłam też nabiał i tak naprawdę wszystko przyszło u mnie tak stopniowo. I ten weganizm wydaje mi się teraz taki bardzo naturalny. Ale czy tym impulsem u ciebie było zdrowie właśnie? Dokładnie tak. I skąd czerpałaś informacje, kiedy zaczynała się twoja przygoda ze zdrowym odżywianiem? Jakby jak pogłębiałaś tę wiedzę? Głównie z internetu czerpałam informacje, z jakichś zagranicznych stron najczęściej i blogów, i z książek. Wtedy zaczęły się pojawiać jakieś tam pierwsze książki o wegetarianizmie w Polsce. I właściwie z nich wiele przepisów czerpałam. A później kombinowałam coś sama, bo też wiadomo, nasze nawet tradycyjne jakieś tam potrawy można przekombinować na wegański sposób. Nie ma ograniczeń. Dokładnie. Każda kuchnia znajdzie coś i też właśnie mam wrażenie, że warzywa to jest coś tak cudownego, że można z nich zrobić każdą potrawę, odtworzyć każdy smak. Ale to jest też ciekawe, bo ten świat zdrowego odżywiania, już też o tym mówiłam wcześniej nawet w programach, on ma wiele twarzy. Jest tylu różnych ekspertów i tyle osób, które uważają, że w taki sposób należy się odżywiać zdrowo. Oczywiście dieta roślinna ma bardzo wielu zwolenników, ale też znajdziesz specjalistów od zdrowia czy lekarzy, którzy powiedzą ci, absolutnie nie musisz wykluczać żadnej grupy produktów, żeby nadal być zdrowym. Co najbardziej przemówiło do ciebie, że jednak nie, te produkty nie służą mojemu ciału? Przede wszystkim to, że mięso jest mocno przetworzone w dzisiejszym świecie. I tak samo mięso, nabiał. Wiadomo, że przeciwnicy powiedzą, że warzywa też są pełne pestycydów. I jestem gotowa na takie argumenty, jeśli ktoś mi je przytoczy. Ale zazwyczaj no nie mam aż takie, nie muszę aż tego tak odpierać, bo ludzie jednak wiedzą, że ta dieta roślinna jest
lekkostrawna, jest sycąca, no dostarcza na pewno więcej składników odżywczych niż mięso czy nabiał. Także no to za mną przemawia. Poza tym też ilość energii, jaką mam na diecie roślinnej, to, że nigdy, nawet jeśli zjem więcej, nigdy nie czuję się jakoś ociężała. Mogę po posiłku tak naprawdę 2-3 godziny iść sobie pobiegać i nic się nie dzieje. Myślę, że mięso dłużej zalega w żołądku. No i też po prostu ja nie czułabym się już dobrze jedząc je. Nie mówię, że każdy tak ma, bo też jakby ja nie namawiam nikogo na weganizm. Bardziej czasem namawiam kogoś, żeby spróbował nawet raz w tygodniu sobie zrobić jakiś obiad wegański i zobaczyć, czy jak się poczuje i czy będzie rzeczywiście taki głodny, jak mu się wydaje, bo wiele osób mówi, że owsianka go nie nasyci, dlatego jej nigdy nie próbuje. Ale warto spróbować i się przekonać. Właśnie, można zjeść jej więcej, można dodać sobie ekstra składniki, można ją zrobić na słodko, na wytrawnie i po prostu przekonać się na sobie. Wspomniałaś o bieganiu. Ostatnio czytałam u ciebie, że bieganie stało się bardzo dużą częścią twojego życia. Coś takiego się pojawiło. Co przez to rozumiesz? To jest tak, że robisz to codziennie, czy przygotowujesz się do jakichś biegów, czy widzisz to pod kątem takim już bardziej nawet zawodowym, czy po prostu jest to hobby? Nie, jest to typowo moje hobby, absolutnie nie w żadnym ujęciu zawodowym, ale bardzo to lubię i też w tamtym roku miałam taką przerwę, jakby nie biegałam, ale nie startowałam w żadnych biegach, bo ten rok wcześniej, 2016, był dla mnie takim zachwytem totalnym nad bieganiem, kiedy przebiegłam 2 maratony i po pierwszym od razu zapisałam się na drugi, bo po prostu zakochałam się w tym uczuciu i chciałam biegać więcej i więcej. Później jakaś tam kontuzja mnie zwolniła, ale teraz mam nadzieję, że wrócę do formy i jeszcze jakiś maraton przede mną. Nie mam jakichś takich wielkich marzeń, żeby przebiec więcej i więcej tych kilometrów, ale samo to bieganie jakby, nawet takie codzienne dla siebie, to jest dla mnie, no to jest dla mnie duża frajda, taki czas dla mnie właśnie. Ja sobie lubię wtedy iść gdzieś w jakieś ładne miejsce pobiegać. Najlepiej gdzieś do jakiegoś lasu albo nad jakieś jezioro i nawet nic nie mieć w uszach, żadnej muzyki, no tylko po prostu cieszyć się. Czy słuchasz czegoś, czy po prostu jesteś ze swoimi myślami? Najczęściej właśnie jestem ze swoimi myślami. Zdarza mi się czasem, jak mam mniej czasu, jakoś tam na co dzień włączyć sobie jakiś podcast najczęściej i wtedy to jest taki czas, żeby też sobie czegoś ciekawego posłuchać. Ale najczęściej biegam bez słuchawek. Ale biegasz codziennie? Nie. Biegam jakieś tak 3-4 razy w tygodniu. I zawsze lubiłaś biegać? Czy to też jest tak, że się przełamałaś? Ja nie lubię biegać, ale wierzę w to, że może polubię. Bo tyle osób to zachwala, ja chciałabym to poczuć. Zupełnie nie. To znaczy, ja nie biegałam od zawsze. Byłam aktywna bardzo długi czas przed tym, jak zaczęłam biegać. Chodziłam na fitness, to była jakaś tam moja główna taka aktywność, jakiś taki właśnie fitness w różnym ujęciu. A zaczęłam biegać tak eksperymentalnie, stwierdziłam, że spróbuję, czy jak już mam jakiś tam poziom tej aktywności fizycznej, to ciekawe, czy ja dam radę biegać, bo to wtedy się, no robiło się po prostu takie modne dość i chciałam też spróbować i pamiętam, że pobiegłam jakoś tak 20 minut chyba biegłam, tak mniej więcej bez zatrzymania, tam może z jakimś tam lekkim truchtem, ale biegłam. No i później stwierdziłam, że no to spróbuję, skoro już 20 minut biegłam, no to tak może do godziny uda mi się tam w przeciągu kilku tygodni dociągnąć. No i tak właśnie było, jakoś tak wychodziłam właśnie 3-4 razy w tygodniu pobiegać, totalnie bez żadnego planu treningowego, bez żadnych tam książek o bieganiu. Tak po prostu biegałam jak czułam i to było takie fajne, nie potrzebowałam właśnie żadnego zegarka biegowego, żeby sprawdzać, tylko mniej więcej wiedziałam, o której wychodzę z domu i żeby do tej godziny dążyć. I po jakimś czasie właśnie zapisałam się na jakiś bieg, jakaś tam pierwsze 10 kilometrów, to była dla mnie wielka radość. No i później jakoś tak poszło. I jak zaczęłam się przygotowywać do maratonu, no to już zaczęłam wtedy myśleć o jakimś planie treningowym, poczytałam sobie, jak to najlepiej zrobić i masz udało teraz się. W planach jakiś bieg? Taki zorganizowany? Tak, będę biegła w Krakowie półmaraton i bieg Trzech Kopców w tym roku i chyba tyle. A powiedz mi, z tych wszystkich pasji i zainteresowań, w którym czujesz, że to jest twoja działka? Że czujesz się w tym najmocniej, że najchętniej o tym opowiadasz, że czujesz, że możesz jakby reprezentować dane zagadnienie? Najmocniej zdecydowanie czuję się w tym właśnie zdrowym odżywianiu, w przygotowywaniu jakichś ciekawych przepisów,
tym wydaje mi się, że no, czuję się teraz najmocniej i no, chciałabym to bardzo rozwinąć. A jak powstaje nowy przepis? To jest dla mnie, mnie to fascynuje. Ja lubię proste rozwiązania i kiedy masz do dyspozycji wszystko, to zastanawiam się, jak to ugryźć, jak w ogóle zacząć, jak to się u ciebie dzieje, że myślisz sobie, że ugotujesz dzisiaj coś nowego i to będzie dana potrawa. Bardzo często jest tak, że to jest już znana mi potrawa, tylko po prostu na przykład próbuję ją zrobić z innych składników, które akurat mam, albo akurat sobie pomyślę, że dzisiaj tą zupę może bym zrobiła z tym, a nie z tym, co wcześniej. I czasem to wychodzi, czasem zupełnie nie. Ale próbuję i czasem jest tak oczywiście, że mam jakiś taki super pomysł i wydaje mi się, że nie, to ciasto na pewno wyjdzie, ten krem na pewno wyjdzie super, a to już w ogóle. I czasem jest tak, że no po prostu coś się urodzi w głowie i to wychodzi od razu. Ale czasem nie, czasem to wymaga różnych tam prób, błędów, musisz zrobić. Zresztą zanim podam przepis gdzieś tam u siebie, to musi być przetestowane kilka razy, no bo wiadomo, ktoś to później zrobi. Mhm. Więc ja biorę odpowiedzialność za to, że to się uda. Ja ostatnio zrobiłam swój własny przepis i coś pozmieniałam i nie wyszło mi tak, jak chciałam. Byłam załamana. Naprawdę. Bo to był przepis, który wszystkim wychodził, a ja chciałam lepiej niż sama napisałam, w związku z czym to nie był dobry pomysł. Ale właśnie chciałam się ciebie zapytać, bo czy masz coś takiego, że w twojej szafce, w twojej kuchni zawsze masz pewne produkty i z nich tworzysz? Czy twoje gotowanie jest zaplanowane? Czy na przykład idziesz na zakupy i myślisz sobie, robię je pod kątem danych przepisów? Czy zawsze to samo kupujesz? Jestem ciekawa, jak to organizujesz na co dzień w skali, powiedzmy, tygodnia, że jak panujesz nad tym, co gotujesz i co kupujesz? Okej, to mam taką na pewno bazę produktów, którą zawsze mam w kuchni. I to są płatki owsiane, kasza jaglana, kasza gryczana, jakiś makaron ryżowy, jakaś mąka na pewno jest gryczana, kasztanowa. To są jakby rzeczy, które ja potrzebuję z przypraw, jakieś tam podstawowe zioła, nawet nie tak dużo. A gotuję, uzupełniam to o najczęściej właśnie warzywa. Warzywa i owoce i najczęściej sezonowe. Wiadomo, no czasem mam ochotę też jakiś egzotyczny super owoc sobie kupię. No czy awokado, wiadomo, które no, nie jest u nas sezonowe, ale bez niego jakoś nie wyobrażam sobie tygodnia, czasem nawet dnia. Ale najczęściej kupuję właśnie te warzywa sezonowe. One są najtańsze, najzdrowsze w danej chwili, najbardziej wartościowe dla nas, więc... A kupujesz na przykład ekologiczne, czy tam bio? Czy nie zwracasz na to uwagi? Chodzisz na rynek, czy do supermarketu, jak to jest? Najczęściej chodzę na rynek, na jakieś bazarki. Czasem, jeśli mam możliwość, kupuję bio. Czasem to też nie jest aż tak dużo droższe, jak się wydaje. Niektóre rzeczy, mam na przykład kilka takich miejsc w Krakowie, do których chodziłam i no czasem jarmuż był w tej samej cenie, ekologiczny i nieekologiczny, czy tam złotówka różnicy. Ale jakby nie mam tyle czasu, żeby zawsze pojechać do sklepu, wybierać eko, bio, bo też to jest ograniczony wybór. Nie jadę prosto do rolnika, który mi wykłada wszystko i mam, tylko czasem w jednym miejscu musiałabym kupić jarmuż, w drugim pietruszkę, w jeszcze trzecim jabłka, więc no nie ma na to czasu tak naprawdę. Tak, jest też jakiś tam czynnik związany z wygodą, plus życie w mieście jest nieco inne niż życie w małym mieście i też musimy czasami trochę wyluzować może w tych kwestiach. Ale jak to jest, gotujesz codziennie na przykład coś nowego? Albo na przykład bierzesz swój przepis? Jak u ciebie wygląda pomysł na proces powstawania obiadu? Bardzo mnie to ciekawi. Nie gotuję codziennie coś nowego. Mam kilka takich przepisów, do których lubię wracać i jem je często. Bardzo często też jem tak, że po prostu jem warzywa z humusem na przykład. Czy jem jakąś kanapkę, czy robię jakąś prostą zupę. Absolutnie nie jest tak, że ja codziennie gotuję coś nowego, wymyślam. To myślę, by byłoby wyczerpujące, gdyby tak szybko by mi się chyba skończyły pomysły i też chęć do tego gotowania, bo to jest jednak jakiś tam proces twórczy tak naprawdę. Też nie ma co się zmuszać do tego. Dokładnie. Jeżeli nie ma pomysłu, to nie będziesz siedziała w kuchni, się głowiła, co by tutaj wyczarować. Tak. Czyli lubisz takie proste jedzenie, w sensie w swojej naturalnej postaci, tak, że nie musisz dużo przetwarzać tych produktów, tylko może być po prostu talerz różnych warzyw, ale surowych, czy gotowanych, czy pieczesz je? Różnie. To naprawdę różnie. Jeśli jest taki upał, jak teraz, jak dzisiaj akurat, to lubię zjeść jakąś sałatkę, coś na surowo, ale bardzo często też robię pieczone ziemniaki, pieczone warzywa, czy gotowane na parze. No, w zależności od tego, na co mam ochotę, ale też staram się, żeby przepisy, które ja sobie gdzieś tam wymyślam, były właśnie proste i nieskomplikowane i nie wymagały jakichś super ekstra zakupów w ekosklepach czy w jakichś tam orientalnych sklepach, bo
no jakby wiem, że nie każdy ma do nich dostęp i też nie każdy nawet lubi takie rzeczy, takie jakieś przyprawy wymyślne, więc staram się raczej proste posiłki proponować. Pisałaś na blogu o intuicyjnym jedzeniu. Mogłabyś nam wyjaśnić, co to jest? Bo to jest dosyć, myślę, taki na czasie temat obecnie. Dużo w takim środowisku właśnie zdrowotno-jedzeniowym słyszałam o tym. Wbrew pozorom dużo osób ma z tym problem. Tak. Jeżeli chodzi o to, to na pewno najpierw sobie należy uświadomić tak naprawdę, co jemy na co dzień, co nam daje radość, co sprawia, że czujemy się dobrze. Bo często to jest, mamy jakoś tak zagłuszone te swoje takie naturalne instynkty przez to, że wstajemy, nie jemy rano albo nie jemy przez pół dnia, pijemy jakieś słodzone napoje, później rzucamy się na jedzenie, bo jesteśmy głodni i ludzie czasem tak funkcjonują. Dobrze jest właśnie słuchać siebie w taki sposób, żeby na przykład no, poznać się na tyle, żeby wiedzieć, co mi służy, na co moje ciało dobrze reaguje, bo na przykład ja bardzo lubię owsiankę, ale ktoś może się po niej czuć zwyczajnie źle. Więc słuchanie swojego właśnie organizmu, kiedy on nam podpowiada, że na przykład nie jedz tego, nawet czasem pora posiłku może być. Ja na przykład obserwuję u siebie, że jak zjem coś po jakiejś tam godzinie, to się czuję gorzej niż jakbym to zjadła wcześniej. Także każdy jest inny i koktajle owocowe też nie służą każdemu. Niektórzy mają po nich jakieś wzdęcia, jakiś większy, wielki brzuch i nie czują się po prostu dobrze. Jest to dla nich może zbyt duża dawka błonnika w połączeniu z jakimś tam, no po prostu... Każdy organizm reaguje inaczej. Właśnie mówiłaś o koktajlach, ale wcześniej rozmawiałyśmy prywatnie o detoksach sokowych, tak. W ogóle o piciu soków. I to też jest taki temat, który jest tak indywidualny. Na przykład ja robiłam detoks sokowy, na którym czułam się fatalnie. Bolały mnie mięśnie, kości, było mi słabo. Nie mogłam wstać z łóżka i byłam w kompletnym dole. A znam osoby, które kwitną, mają tyle pomysłów, mają tyle energii i po prostu... Ta dieta oczyszcza ich w taki radosny sposób. I to jest idealny przykład na to, że nie każdemu służy to samo. Ale też mam wrażenie, że nie wiem, czy ty się z tym zgadzasz, że też te godziny właśnie posiłków też jest bardzo indywidualna kwestia, bo jedna osoba ci powie 5 posiłków dziennie, a są osoby, które po prostu no, nie będą głodne co 2 godziny, czy co 3 godziny. Mm. Tak, i potrzebują zjeść właśnie 3 posiłki i to u nich działa. A niestety dużo osób woli zamiast tego intuicyjnego jedzenia promować pewne żelazne zasady i potem osoba, której to nie działa, albo się zraża, albo dalej brnie w to i robi sobie krzywdę, bo nie słucha właśnie tego swojego organizmu. Ale ty miałaś tak, kiedy doszłaś do tego, że jesz intuicyjnie? Jakby cały czas też... No, wchodzą jakieś zmiany do mojego odżywiania i gdzieś tam obserwuję siebie i można zobaczyć, czy... Ja na przykład kiedyś jadłam śniadanie bardzo wcześnie. Wstawałam i od razu jadłam prawie. No, wydawało mi się, że tak trzeba. No, też jakby... Nawet jak nie byłaś głodna, czy po prostu nie zastanawiałaś się nad tym? Nie, ten głód w ogóle już później jakby był automatyczny, bo ja budziłam się i po prostu już byłam głodna, no bo jest to jakiś tam schemat, że przyzwyczaja się organizm, że dostaje posiłek wtedy i wtedy. Później, jak właśnie zaczęłam biegać, najbardziej lubiłam biegać rano, ale wkurzało mnie to, że ja się budzę rano głodna, muszę zjeść, a potem no, nie mogę iść sobie biegać, bo no, po prostu prosto po posiłku się ciężko biega. No i też to jest, no, można się nawet źle czuć w trakcie. Więc jakby stopniowo sobie przestawiłam tą porę jakoś śniadania na późniejszą godzinę i zauważyłam, że super mi to służy, że właśnie rano funkcjonuje, jakby nawadniam się, mogę się napić jakiegoś soku, czy jakiegoś takiego niesłodzonego soku, czy wodę i spokojnie do 10, czasem nawet 11. Jak chcę sobie dłużej pobiegać, to mi to wystarcza. I ja nie czuję już tego głodu. Później to jakoś przychodzi i ja tak o wiele lepiej funkcjonuję. Wydaje mi się, że mam właśnie więcej energii rano przez to, że nie zjem tego śniadania, organizm się nie skupia na trawieniu, tylko ja właśnie mogę sobie robić jakieś rzeczy. Ale też sobie zdaję sprawę z tego, że no, nie pracuję też, nie idę do pracy na 7, więc nie muszę zjeść tego śniadania o 6. A jeżeli ktoś wychodzi i później nie ma czasu zjeść tego śniadania w pracy, no to wiadomo, że zje sobie wcześniej. Także no każdy musi do siebie to dostosować. A próbowałaś kiedyś na przykład, też jest dosyć popularny to intermittent fasting? Tak, kiedyś próbowałam. Miałam takie właśnie okno żywieniowe od 12 do 20.
I dobrze mi się to tak naprawdę sprawdzało. Tak, bo możemy dodać, że to polega na tym, że 16 godzin nie jemy, 8 godzin jemy. I my sobie dostosowujemy, kiedy to okno mamy. Dokładnie. I zazwyczaj ludzie wtedy jedzą śniadanie o jakieś tam 13, dajmy na to, i potem pod wieczór jedzą obiad o kolację. Mhm. Ale właśnie sprawdziło się to u ciebie, czy nie? Do momentu, kiedy miałam taki właśnie jakiś regularny tryb, że tak sobie mogłam pozwolić, że wyjadłam właśnie o 12, potem koło 15 i tam powiedzmy 19, no to tak, później też jak już w grę weszły jakieś przeprowadzki, zmiana pracy i tak dalej, no to troszeczkę się to wszystko rozregulowało i wtedy no ciężko jest nad tym tak zapanować, żeby konkretnie jeść, bo no wtedy najlepiej jeść sobie po prostu o stałych porach, no. Tak sobie to jakoś zaplanować, ale sprawdziło się to u mnie i mniej więcej teraz jakby nie trzymam się tego tak na 100%, ale tak powiedzmy, że zaczynam jeść o tej 10 i no nie zawsze kończę o 18, ale tak powiedzmy koło 19 przed 20 już się staram, więc też jakby to mniej więcej jest to jakoś tam zachowane. Nie chcę też tak z zegarkiem w ręku sobie jakby narzucać, no bo nie zawsze się tak da, ale też to jest jakiś dodatkowy stres, który sobie sami narzucamy, a to nie o to chodzi. W imię tego intuicyjnego myślenia jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni, a nie dlatego, że minęły 3 godziny, mimo że nie mamy ochoty, a my dalej kanapkę wcinamy. No chyba nie o to chodzi. No, dokładnie tak. A powiesz nam, jakby, ja tak będę ci truła o tych przepisach i co jesz, ale jak mniej więcej wygląda taki twój dzień jedzenia, taki jadłospis? Czy to jest w ogóle, czy to jest jakiś schemat, czy to jest u ciebie, czy można w ogóle to ująć w taki generalny sposób? Zazwyczaj tak. Powiedzmy, że rano jem albo owsiankę, albo jakąś jaglankę, albo piję koktajl. To są najczęściej takie moje śniadania. Bardzo rzadko jem, ostatnio jem właśnie głównie na słodko te śniadania, no bo jest dużo sezonowych owoców i... Ja zawsze jem na słodko. I to jest zimę. Jednak taki... Zawsze. No, w zimie też. W zimie chyba jeszcze bardziej się w sumie chce jeść na słodko, jakiś banan. Właśnie już takie gotowane, ciepłe. No, to prawda. Jakieś wtedy banany i daktyle to zawsze mam rzeczywiście w domu. I cynamon. I no, to jest taki właśnie, to jest dla mnie taki najprzyjemniejszy posiłek. Jak piję koktajl, to też taki no, większy, żeby on mnie nasycił. To nie jest jakaś tam mała szklaneczka koktajlu, tylko staram się już tam wrzucić jakieś 2-3 banany, inne jakieś owoce, kilka jakichś tam dodatków, jakieś superfoods, czy tam chia, czy jakieś tam inne, jakiś sproszkowany jęczmień, czy coś takiego. Najczęściej miksuję to z wodą albo z jakimś mlekiem roślinnym. I to jest moje śniadanie. Mam, jak zjem taki posiłek, to na kilka godzin już jakby jestem nasycona. A powiedz mi, czy odliczasz sobie, nie wiem, czy liczysz kalorie, albo te makroskładniki, albo ile łyżek wsypujesz płatków, czy po prostu robisz to tak, jak ci się sypnie? Nie liczę, tak szczerze mówiąc. Powiedzmy, że mniej więcej, kiedyś liczyłam i teraz wiem mniej więcej, ile to ma kalorii, ale tak no... Jakby tak nie zagłębiam się, ile dokładnie. Jakby ten 50 w jedną czy w drugą, to no nie robi mi takiej różnicy, myślę. Więc nie. Ale z ilu na przykład gramów się robi owsiankę rano? Też nie wiesz. Nie wiem. W sensie zazwyczaj w przepisach jest 50 gram. To jest, no nie wiem dokładnie nawet też ile. Właśnie nie wiem, dlatego tak pytam. Ja biorę 3-4 łyżki jakoś tak. Nie jestem też osobą, która... Gdybym tam się skupiała na tym, na makro i mikroskładnikach, też się za bardzo nie skupiam, bo niczego mi nie brakuje. Mhm. Jakby robię sobie badania i widzę, że wszystko jest w normie, więc jakby chyba jest okej to, jak jem. Tak, bo niczego... to jest najlepszy sposób i też dla nas samych, żeby się utwierdzić w przekonaniu, że robimy, że to, co jemy, służy nam. Plus ja... Zawsze zwracam uwagę na to, żeby te badania robić też pod kątem moich najbliższych, bo wiadomo, że wszyscy się zawsze martwią. Więc nic nie jest tak dobrym argumentem, jak piękne wyniki badań, bo tego już nie podważysz. Ale wracamy do śniadania na stacie na kilka godzin i co się dzieje dalej? Obiad. No ewentualnie jak zgłodnieję gdzieś tam przed obiadem, to sobie zjem. Czy jakiś owoc, jakiegoś banana, czy kilka jakichś orzechów. Czasem zdarza mi się, że staram się moczyć orzechy przed jedzeniem, żeby też one się lepiej przyswoiły, ale no nie zawsze wiadomo się pomyśli dzień wcześniej, że fajnie namoczę sobie garść migdałów, ale jak staram się to robić, więc czasem mam właśnie w lodówce namoczoną jakąś tam garść migdałów, czy orzechów, jakiś tam nerkowca, czy kilka brazylijskich. Staram się też jakby co jakiś czas zmieniać to, żeby dostarczać sobie właśnie różnych składników odżywczych. I obiad u mnie najczęściej wygląda tak, że albo gotuję jakąś zupę warzywną,
i dodaję do niej dużo warzyw albo jakiegoś ziemniaka, żeby była taka sycąca. Jem zupę i zazwyczaj, jeżeli robię zupę, to często robię jakąś sałatkę, jeszcze taką, dużo zieleniny i jakiś, no po prostu warzyw z jakimś domowym dressingiem czy awokado. Albo jakieś takie jednogarnkowe dania, jakieś takie gulasze warzywne. Masz do polecenia jakiś fajny dressing? Bo wiem, że ty raczej, o ile się nie mylę, też nie jesteś zwolenniczką dodawanych olejów, tylko wolisz te w postaci takiej naturalnej, czyli tłuszcze zdrowe, nieprzetworzone. To masz jakieś takie ciekawe pomysły na dressingi właśnie w twoim stylu? Bardzo często robię taki dressing, po prostu miksuję awokado z pomidorem. O! To jest taki chyba najprostszy. Dodaję do tego jeszcze łyżeczkę płatków drożdżowych, trochę soli i to jest taki mój, jeden z moich takich ulubionych dressingów, bo on jest taki super, super kremowy i no i po prostu pyszny. Kiedyś, niedawno robiłam też pomidorowo-brzoskwiniowy i też był bardzo dobry. Super. I też po prostu zblendowałaś pomidora i brzoskwinie. Tak. Dodajesz do tego jakiś, słodzisz to, solisz? Najczęściej daję trochę soli. Ale no właściwie jak tam mam jakieś dużo warzyw, czy ja dodaję sobie jeszcze jakieś oliwki czy coś, to już nawet nie potrzeba za dużo przypraw do tego. Także tak, ja właśnie nie przepadam za tym. Wiadomo, jak robię czasem sałatkę i dam sobie łyżkę oliwy, to jest okej, ale zdecydowanie wolę sobie zrobić jakiś taki dressing z nerkowców, namoczyć wcześniej trochę nerkowców, na przykład zmielić je z trochę odrobiną wody i czosnkiem i jakimiś tam ziołami i to jest najczęściej mój dressing, czy właśnie jakieś takie awokado. To zdecydowanie wolę to niż kilka łyżek oliwy. Wydaje mi się, że takie utłuszcze naturalne są lepsze dla nas. Ja na przykład muszę mieć dobry dressing. Dla mnie sałatka, która nie jest w dobrym sosie, w ogóle nie istnieje, a znam wiele osób też, mam znajomych na przykład z Włoch, którzy są przyzwyczajeni, że po prostu najwyżej dają trochę soli, pieprzu i tak, tylko poleją tą octem, oliwą i jedzą, nawet mogą suchą zjeść. Mm-hmm. Czy nawet sokiem z cytryny. A ja muszę mieć dressing, zazwyczaj to u mnie jest właśnie, albo jak nie awokado, to tahini. I po prostu to jest najważniejsza część, która sprawia, że w ogóle chcę zjeść tę sałatkę. Także na pewno wypróbuję awokado z pomidorem. Dobra, czy to jest twój obiad? Mówisz czasami jeszcze jakieś danie jednogarnkowe typu gulasze. Mhm. Ale robisz to spontanicznie czy z przepisów? Różnie. Korzystam też z jakichś blogów roślinnych. Często coś tam śledzę, ale jakby nawet nie wiem, co ci polecić takiego teraz. To są tak różne rzeczy, że... I kolację jesz? Tak, jem zazwyczaj kolację. Czasem jest to jakaś kanapka, czasem jakiś makaron z warzywami, czasem jakieś warzywa z humusem. To jest też naprawdę różnie. Nie mam jakiegoś takiego utartego schematu. Też jak właśnie czasem ugotuję zupę i mam ją tam na 2-3 dni nawet czasem w lodówce, no to lubię na kolację zjeść zupę, jak mam na przykład w lodówce. A jakie są twoje ulubione superfoodsy? Bo wiem, że masz ich dużo. W sensie masz ich dużo w kuchni. Nie wiem, czy masz dużo ulubionych. Mam sporo w kuchni, bo lubię to jakby, lubię testować. Takim jednym z moich ulubionych, no są na pewno nasiona chia, z których można sobie zrobić super pudding i czy dodać je po prostu do owsianki. To jest dobre źródło kwasów omega. Lubię makę. To jest taki proszek z korzenia maki właśnie, który wiele osób już mówiło, że zauważyło na sobie, że on działa regulująco na gospodarkę hormonalną. Można sobie nim wyregulować jakieś nieregularne miesiączki. Nie jest to oczywiście jakiś lek na wszystkie choroby hormonalne, ale gdzieś z jakimiś niewielkimi problemami sobie radzi. Lubię wszystkie zielone proszki, jakby sproszkowany jęczmień, dobrej jakości spirulina czy chlorella. Bo to są rzeczy, które gdzieś tam trzeba jeść w mniejszych ilościach, żeby one się... No, w większych ilościach one po prostu nie smakują. Mm-hmm. Więc jak sobie można je przemycić gdzieś... Czy spirulinę, dokładnie. Można zjeść błoto pyszne. Tak, więc lepiej sobie dodać odrobinę, a częściej do koktajlu, żeby tam skorzystać z właściwości, niż sobie, nie wiem, rozrobić z wodą i pić po prostu z zatkanym nosem i cierpiąc. No, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, dokładnie. Więc to, lubię też... Lubię też kruszone kakao, bo to też jest takie źródło antyoksydantów i to też jest takie smaczne, daje taki czekoladowy posmak. I dodajesz je codziennie? Nie, ja właściwie rotuję to. Tak staram się, jak jednego dnia dodam sobie kakao, no to drugiego dnia sobie dodam chia i tak jakby czasem mieszam oczywiście, ale raczej staram się to tak rotacyjnie. Bo to też można przedawkować, znaczy za dużo to nie służy nam. Tak, wydaje mi się, że to jest też tak, no... Widzimy, na co mamy ochotę danego dnia i to sobie można dorzucić.
też jakby jest mnóstwo tych proszków, też na pewno wszystkich nie znam. A pijesz na przykład różne takie eliksiry adaptogenne, grzybowe? Jest to teraz popularny temat. Dużo tego rzeczywiście mam gdzieś. Nie zauważam u siebie jakiegoś takiego super efektu wow. Wydaje mi się, że może gdyby właśnie spróbowały tego osoby, które, nie wiem, jedzą rzeczywiście jakieś tak niezdrowe rzeczy tak, na co dzień. U zdrowych osób nie będzie tego kontrastu. Tak, właśnie ja nie widzę tego takiego znacznego kontrastu u siebie. Wierzę w to, że to jakoś działa i rzeczywiście przynosi efekt. Kiedyś piłam wywar z grzybków czaga dość tak regularnie sobie robiłam. Bo to chyba zamiast kawy dużo osób pije, tak? Bo to ma generalnie pobudzać, ale nie w taki radykalny, gwałtowny sposób, tylko dokładnie. Tak stopniowo się uwalnia. Znaczy, nie próbowałam. Nie wiem, czy to w ogóle jest porównywalne w smaku. Nie, w ogóle nie jest porównywalne w smaku. To jest taki, tak naprawdę mało, nie jest tak bardzo intensywny ten wywar jak kawa. To nie można tego w ogóle porównać w smaku. Działanie, jakoś tam może czułam, ale też to nie było jakieś takie super spektakularne, więc wierzę w to, że to działa i podobno działa na nasz organizm tak, że potrafi rzeczywiście te skutki stresu łagodzić i dostosowuje się do nas i jakoś tam nam pomaga, ale no właśnie tego efektu wow. No, miejmy nadzieję, że nam nie szkodzi. To jest też tak, ja wychodzę z założenia, że gdzieś jeżeli wierzymy w to, że nam pomaga, to też sobie pomagamy przez to, tak? Gdzieś ten efekt placebo może tutaj być i też nie ma jakby badań, które potwierdzają efektywne działanie tych produktów, ale kto wie, zawsze warto spróbować, tak? Nie jest to nic zakazanego lub może jest dziwne dla wielu osób, ale jest to ciekawe, przynajmniej dla osób zainteresowanych tym światem zdrowia i nowinek. Mówiłaś mi wcześniej, że rzadko pijesz kawę, ale czy kiedyś piłaś ją regularnie? Nie, nigdy nie miałam tak, że jakoś musiałam. Lubię smak kawy i czasem lubię się jej napić, ale to raczej dla mnie taki dodatek. To nie jest tak, że ja wstaję i jakby myślę o tym, żeby napić się kawy. Nie, raczej. A masz taki napój, który zamiast tego pijesz? Macze wiem, że pijesz. Piję macze. Chociaż to też nie jest tak regularnie, że jakoś piję ją codziennie. No, nie mam tak, że piję jakieś takie chyba. No zielona herbata to jest coś, co piję tak naprawdę. Ale masz tak, że o przebudzeniu sobie ją robisz? Czy nie masz w ogóle potrzeby na nic takiego kofeinowego z rana? Nie, lubię zieloną herbatę. Zazwyczaj zaczynam dzień od wody, a później robię sobie herbatę. Czasem jedną, drugą, trzecią nawet sobie robię herbatę. Znaczy nawet z tego no jednego. To jest bardzo dobre, bo to by było dziwne, gdyby nie było żadnej takiej rzeczy, bo jednak każdy z nas potrzebuje takiej jakiejś substancji lekko stymulującej i jak nie jest to kawa tak dla większości ludzi, to gdzieś no, ta zielona herbata jednak ma wpływ na to. Chociaż ja nigdy nie, przez wiele lat na przykład piłam czarną herbatę na noc. Dopiero teraz dużo osób po prostu otwiera oczy, jak to przecież to ma tyle kofeiny, jak ty potem śpisz, ale nigdy na mnie nie działało. W ogóle nigdy nie piłam kawy dla rozbudzenia, tylko właśnie bardziej dla samego smaku. Próbowałaś kurkumowego latte na przykład? Tak, ja uwielbiam. Jest pyszne. No, jeszcze nawet kiedyś jadłam, znaczy piłam, latte z węgla aktywnego. I ono było, to było w miejscu, gdzie pracowałam w Edynburgu i ono było, słuchaj, zrobione z czarnym tahini. Była odrobina właśnie czarnego tahini z czarnego sezamu. Jakaś substancja słodząca, to był chyba syrop klonowy, tak dla podkręcenia smaku. I właśnie trochę tego węgla na mleku migdałowym. I to było przepyszne. Kto pomyślał, tak? Bo też węgiel też jest takim teraz popularnym superfoodsem. Tak, jest. Coraz częściej się pojawia. Tak, często jest. Właśnie są czarne bułki, czarne jakieś tam czarne ciasta. Czarne lemoniady, dokładnie. Przejdźmy do tematu warsztatów. Bo też wcześniej cię o to pytałam i to jest bardzo, bardzo interesujący projekt. To jest coś, co zaczęło się od niedawna, powiedziałabym, w twoim życiu. Kiedy pierwszy raz oprowadziłaś warsztaty? Mówimy o warsztatach kulinarnych. Właściwie zaczęło się rok temu. Wszystko. I ile miałaś okazji poprowadzić takich spotkań? Już kilka, dokładnie nie wiem, ale może kilkanaście. Zaczęło się dokładnie w tamtym roku. I to było zupełnie jakieś takie spontaniczne, ale dlaczego nie? Stwierdziłam, że spróbuję, skoro jest zainteresowanie i chciałam spróbować, czy w ogóle będę potrafiła coś takiego zrobić, czy ludzi to zainteresuje. No i udało się. Nie robię tego jakoś super regularnie, z taką dużą częstotliwością, ale chciałabym tego robić więcej, częściej. Też jakby no, nie rzuciłam się od razu na głęboką wodę, bo wiedziałam, że nie prowadziłam nigdy czegoś takiego wcześniej, więc chciałam zobaczyć, jak to wyjdzie, jakby zapisuję sobie, co robię dobrze, co robię źle, co chcę poprawić, czego mi jeszcze brakuje. I staram się to jakoś rozwijać. No, chciałabym. Czyli widzisz siebie w tym? Widzę siebie w tym i widzę też zainteresowanie. Daje mi to dużą radość, jak widzę
jaką to właśnie innym sprawia radość gotowanie, bo to jest taki bardzo wdzięczny temat. Ludzie przychodzą, gotują razem, gdzieś tam wymieniają się swoimi doświadczeniami. Tak naprawdę każdy gotuje według przepisu, ale zazwyczaj dodaje coś od siebie albo wie, jakby to mógł zrobić inaczej. Albo od razu sobie myśli, czy jakby to zrobił tak, to czy by to wyszło. Zadają mi pytania, ja się sama mogę czasem coś, czegoś od nich dowiedzieć. No i też jakoś pomóc im odkryć ten świat właśnie roślinny, bo na moje warsztaty rzadko przychodzą weganie tak naprawdę. Często to są ludzie, którzy jedzą na co dzień mięso. Ale to jest właśnie super, bo do wegan i tak docierasz, a dzięki takim inicjatywom możesz przekonać sceptyków, że to naprawdę może być smaczne. Dokładnie i że to może być właśnie proste, że to nie jest jakaś kuchnia, która wymaga nie wiadomo jakich składników. I pieniędzy. Pieniędzy. To najczęściej. Tak, tak. Ja uważam właśnie, że kuchnia wegańska jest tania. Jeśli no nie jemy jakichś tam codziennie wymyślnych składników i nie zajadamy się jakimiś masłami z orzechów brazylijskich codziennie, to nie jest drogie, bo tak naprawdę płatki owsiane, kasza, sezonowe warzywa i owoce, no to są chyba najtańsze produkty w sklepie. Ryż. Tak, strączki. Banan cały rok jest tani. Tak. Naprawdę, też zawsze wymieniam tę grupę produktów, mówię, słuchajcie, no nie każdy z nas kupuje w delikatesach jakieś skrzydełka wegańskie lub chodzi do restauracji każdego dnia, bo te rzeczy bazowe są po prostu tańsze niż wszystkie sery, mięsa, ryby, to są dopiero drogie produkty. A szczególnie, jeżeli stawiamy na jakość. A w przypadku warzyw i owoców o wiele łatwiej jest znaleźć dobrej jakości produkty. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pewnie już teraz nawet tak naprawdę w dużych sieciach marketów można kupić bio warzywa i owoce, także no, dostępność jest. A jakiego rodzaju przepisy właśnie masz na swoich warsztatach? Taki przykładowy menu, czy to jest na przykład menu jakby na cały dzień taki jadłospis, czy to masz tematycznie organizowane, czy robisz takie produkty na start, czy takie przepisy na start? Różnie, tak naprawdę. Robiłam też takie warsztaty jakby z podstaw weganizmu, gdzie był hummus, jakieś takie właśnie proste dressingi, jakieś... Pudding chia. No, pudding chia może nie, ale jakiś tam już budyń jaglany, czy coś takiego. Robiłam jakieś takie proste ciasta, czy pizzę na spodzie z kalafiora. O, to proste, bym się chciała nauczyć. Proste jakieś brownie, nauczę cię. Okay. Proste właśnie jakieś brownie warzywne, takie jakieś rzeczy. Też robiłam tematyczne, świąteczne kiedyś robiłam i też, no, były, też było zainteresowanie i też właśnie fajnie, bo można pokazać, jak na ten wigilijny stół na przykład coś wstawić takiego innego, też ciekawego, a jakieś właśnie śledzie z boczniaków czy coś. Nie każdy... Cała moja rodzina uwielbia śledzie z boczniaków. To no. Podbiły i to różne wariacje, podbijają serce. Tak, wydaje mi się, że to nie może nie smakować, jeśli ktoś lubi oczywiście śledzie klasyczne i lubi ten smak właśnie takiej octowej zalewy, no to po prostu smakuje, a to jest coś innego i też fajnie zainteresować tym całą rodzinę, bo to jest jakby taka kolacja, która jednoczy wszystkich i gdzieś tam każdy się dzieli tym, co przygotował. Więc to też jest jakiś taki fajny element, żeby pokazać wszystkim, no, najbliższym, że właśnie jestem na diecie wegańskiej albo coś tam próbuję i spróbujcie, to jest dobre. To... No właśnie chciałam zapytać o twoje grono bliskich, czy znajomych, czy rodzinę, czy jak się odnajdujesz na przykład właśnie na spotkaniach rodzinnych, czy przynosisz coś ze sobą, czy jak się dostosowujesz do tego świata? Zakładam, że jest to świat mięsny. No tak, tak. W zdecydowanej większości ludzie, którzy mnie otaczają na co dzień, jedzą mięso. I ja zawsze staram się przynieść coś swojego. Żeby nie robić komuś kłopotu, oczywiście bardzo jest mi miło. Często się zdarza, że ktoś przygotuje coś specjalnie dla mnie i to jest super miłe, czy coś właśnie zrobi jakąś sałatkę i odłoży część dla mnie samych warzyw bez majonezu, czy po prostu ugotuje jakąś potrawę konkretną, bo wie, że przyjdę i stara się, żeby to było wegańskie. Ale też jakby teraz coraz częściej tak jest, ale kiedyś, jak gdzieś tam to były moje początki, nigdy nie stawałam nikogo w jakiejś takiej kłopotliwej sytuacji, tylko zazwyczaj robiłam coś swojego. Piekłam jakieś ciasto, czy przynosiłam choćby nawet hummus z warzywami i... A masz jakieś takie danie, które zawsze przekonuje takich sceptyków, mięsożerców, że myślisz sobie, o, jak to zrobię, to wszystkim będzie smakowało? Jakiegoś takiego konkretnego to nie mam chyba, ale muszę pomyśleć. Nie, ale właśnie hummus jest takim... Jednoczy. Hummus bardzo jednoczy. Tak sobie myślę, że zawsze jak postawił... No jakby się postawiło jakoś mnóstwo jakichś sosów, past na stole, to hummus chyba najszybciej zawsze znika. W jakimkolwiek ilości nie zrobię, to zazwyczaj braknie. Także hummus na pewno jest takim czymś... I to też jest coś, co ja na przykład lubię robić na warsztatach, bo często ludziom się nie wydaje, że to jest tak proste.
kupują zawsze gotowy, no bo teraz hummus jest super dostępny. Tak, jest wszędzie, ale on mi przestał smakować, jak zaczęłam robić sama. Tak, bo no jest różnica, a poza tym też czasem, jak się czyta skład, w mało którym nie ma cukru tak naprawdę. Są oczywiście takie jakieś, w których nie ma cukru, ale one wtedy mają jakieś tam inne polepszacze albo konserwanty. A no taki domowy jest naprawdę bardzo łatwy do zrobienia. Znaczy szczególnie, że na przykład zazwyczaj oprócz ciecierzycy, chyba drugi składnik to jest olej rzepakowy, co się ma nijak do hummusu. Tak. Ja powiem ci, że jak ja robię sama hummus, to w ogóle nie dodaję oliwy do niego. Ja też. Tylko daję po prostu tahini i najwyżej trochę mleka roślinnego albo wody, żeby minimalnie w ogóle podobno się dodaje. Gdzieś to ostatnio słyszałam, że lodowatej wody można dodać, żeby to było bardziej kremowe. Żeby była tak? lepsza konsystencja, dokładnie. Ale jak patrzę właśnie na ten skład, mówię, kurczę, ja bym mogła zrobić smaczniejszy i zdrowszy i za jakby tyle samo wartości odżywczych mogłabym zrobić go 3 razy więcej tak. naprawdę. A. Więc to się nie... Ale tak szybko się to robi. No. Nawet jeżeli się gotuje strączki, nie wiem, czy jesteś zwolenniczką kupowania w puszkach, czy kupujesz suche? Ja zawsze kupuję suche. To jednak nie zajmuje dużo czasu. Namoczenie tego to nie jest dla mnie jakąś wielką robotą dzień wcześniej. Po prostu namaczam, też potem gotuję. Też się przekonałam. Wystarczy po prostu to zalać jakieś 10 sekund z życia, a potem samo gotuję, więc generalnie nie wiem, o co zawsze się strasznie wzbraniałam. No ale teraz też to ma związek z kwestią opakowań, tak ile tych puszek mamy zużywać. I właśnie, to jest idealne przejście do tematu stricte związanego z ekologią. Też poruszałaś ostatnio temat zero waste, który jest na topie, jak wiele innych, o których mówiłyśmy. Czy starasz się żyć zero waste, czy to jest bardziej inspiracja? To jest bardziej inspiracja i też no, jakby nie dążę do tego, żeby w ogóle nie produkować tych śmieci. Nie skupia to mojej uwagi na co dzień, ale uważam, że jeżeli mogę mieć swoją torbę na zakupy, to ją mam. Jeżeli mogę mieć swoje jakieś kilka woreczków, jeżeli idę na zakupy i wiem, że idę na te zakupy, to jest jakoś planowane, to mam zazwyczaj ze sobą kilka woreczków, do których tam spakuję sobie, nie wiem, jakieś drobne owoce, bo nie uważam, że banany potrzebują jakiegokolwiek worka, jeśli je kupuję. No ale jeśli powiedzmy, no kupuję już jakieś tam czereśnie, no tak. czy jakieś tam inne rzeczy, no to lepiej mieć swój pojemnik, a nie, no nie brać po prostu kolejnych plastikowych, foliowych torebek. Nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia, ale no staram się to ograniczać. Uważam, że to jest super. Ja od dłuższego czasu już piję kranówkę, jakby nie piję wody z butelkowanej, bo to... A filtrujesz ją? Czasem tak, czasem nie. Jakby... Ostatnio nie, bo stukłam swój dzbanek, który miałam właśnie filtrujący ze szkła i stukłam go i jakiś czas nie filtruję, ale myślę, że będę filtrować wodę. To też w zależności od tego, gdzie się mieszka. Każdy no tak, musi sobie ocenić. W Łodzi jest bardzo dobra kranówka. No, w Krakowie też jest dobra kranówka. Wiem, że niektórzy tam narzekają, ale tam, gdzie ja mieszkam, jest okej. Okay, także nie mam tej potrzeby. No jest wiele takich jakby aspektów życia, w których można starać się ograniczać te śmieci. Tak jak właśnie te wspomniane przez ciebie puszki wcześniej. Można kupować rzeczy po prostu w większych opakowaniach niż rzadziej w mniejszych. No i wiele rzeczy można też starać się kupować na wagę. Można. A właśnie dla osób, które chcą być bardziej przyjazne środowisku, to co byś powiedziała, że jest takim najprostszą zmianą na co dzień? No, nawet właśnie te torby? Noszenie tej swojej torby. Bo wydaje mi się, że no, ciągle widzi się dużo tych jednak jednorazowych toreb na ulicach, że ludzie jednak o tym nie myślą. Niby te torby są teraz płatne, ale one nie kosztują majątku, tylko kosztują kilkadziesiąt groszy i tak się je kupuje. Ale to jeszcze jest coś takiego, a to zaobserwowałam przy moich dziadkach, że właśnie od lat noszą swoje torby, ale w supermarkecie każda rzecz jest w innej foliówce. I to jest tak, że ja też tak robiłam przez większość swojego życia, bo człowiek się nie zastanawia, ale właśnie dzięki temu, że mówi się o tym więcej, to ja wierzę głęboko w to, że to gdzieś tam ludziom da do myślenia, tak samo jak w przypadku plastikowych butelek właśnie na wodę, czy kubków na kawę. Tak. Ja nie wiem, czy ja to mówiłam w podcaście, ale na pewno mówiłam to w moich filmach, bo to jest coś, co mnie uderzyło ostatnio właśnie, jak byłam słuchałam takiego panelu w Berlinie, gdzie chłopak produkował kubki na kawę ze starych fusów po kawie. Jego wysłannicy zabierali zużyte fusy po kawie z kawiarni berlińskich i on z tego robi kubki i filiżanki. W ogóle genialny pomysł. Dodaje tam jeszcze jakieś 2 inne składniki, które są też biodegradowalne. I on powiedział, że dziennie w Berlinie zużywa się 300 tysięcy kubków jednorazowego użytku. Jak ja to usłyszałam, to ja powiedziałam sobie, że ja więcej nie kupię niczego na wynos i powiem ci, że mi się udało. To było w kwietniu i jednak mam wrażenie, że nasze społeczeństwo potrzebuje takich obrazowych
informacji. Jak ja sobie wyobraziłam, to 300 tysięcy kubków dziennie w jednym mieście, gdzie ile mamy miast na świecie, mówię nie, nie chcę do tego w ogóle przykładać palca, także teraz noszę zarówno kubek na kawę, jak i na wodę i stwierdziłam, nawet lepiej mój budżet na tym wyjdzie, bo pomyślmy sobie, ile wydajemy często przykład właśnie na kawę na wynos. Jeżeli ktoś dziennie bierze taką kawę, która kosztuje nawet 10 zł, to jest też dobry sposób na oszczędzanie. A w ogóle też jest fajne, że kawiarnie często mają zniżkę, jeżeli masz swój kubek. I to też cieszę się, że te inicjatywy wychodzą z tej drugiej strony. No tak jak te wyższe ceny foliówek, tak gdzieś nas trzeba tymi finansami trochę postraszać i wtedy to najbardziej działa. Ale ważne, że działa. Ja tam się cieszę. Nieważne w jaki sposób, ważne, że jakieś tam dało do myślenia lub wprowadza zmiany. Czyli mówisz, że zacznijmy od tych toreb chociaż. Tak, a mnie, jeżeli już mówisz, co ciebie uderzyło, to mnie uderzyła informacja, że w Polsce dziennie zużywa się 3 miliony słomek. O, te słomki to też jest temat, ale tak, 3 miliony? 3 miliony w Polsce, wiesz, dziennie to jest bardzo dużo. Po co? Tak naprawdę po to, żeby coś wypić w ciągu 10 minut. Ja byłam zawsze słomkowa i ja teraz tego nie mogę po prostu, nie mogę sobie wybaczyć, że myślałam, że w życiu nie napiję się nie przez słomkę, jeżeli mam dużą szklankę w jakimś miejscu publicznym. A teraz, powiem ci, byłam z moją mamą w restauracji i dostałyśmy każda w szklance dwie słomki. O, to też się zdarza często, chociaż no ja już też na przykład zwracam na to uwagę i czasem, jak pamiętam, to mówię od razu bez słomki. To jest ważne. Lepiej trzeba powiedzieć, bo czasem dają, czasem nie. Ale też w wielu miejscach są już papierowe słomki, nie ma ich wcale, albo nawet ostatnio spotkałam się ze słomką po prostu ze słomy. O, ja miałam szklaną ostatnio w kawiarni, ale samą chciała sobie kupić do domu. Te szklane słomki są super. Ja mam szklaną i metalową. To musisz mi potem powiedzieć, gdzie można takie kupić, bo ja muszę zamówić, bo po prostu potrzebuję ich, bo te, znaczy nie kupuję żadnych, ale po prostu lubię pić przez słomkę, też dużo osób pije przez słomkę, żeby tam zęby oszczędzić. Tak. Także rozumiem to z tego tytułu, ale to jest tak proste, po prostu idziesz, kupujesz piwo i nie bierzesz słomki i robisz, będzie jedna słomka mniej na 3 miliony. Dokładnie. Ale jak wszyscy się zbierzemy, to będzie bardzo dużo słomek. A jak tak bardzo lubisz pić przez słomkę, to miej tą swoją metalową na przykład ze sobą. I po prostu, no, zresztą no, można się oduczyć tego, to nie jest jakieś takie ważne dla ciebie chyba, żeby pić przez słomkę. Można bez tego żyć, po prostu. Ja zawsze mówiłam, że chcę pić tylko przez słomkę, uderzyło mnie to, że to jest złe i po prostu przestałam. Kwestia zmiany nawyku, no. Nie jest to kwestia smaku. Dokładnie, także, tym bardziej, że ta liczba jednak 3 miliony to jest olbrzymia. To nawet nie wiem, czy nie wiem w ogóle ile miejsca zajmują takie słomki, no bo przecież tam kilkadziesiąt wiem, ale 3 miliony to jest tak, zawsze najlepiej sobie wyobrazić, ile by zajęło miejsca w pokoju. Zresztą dokładnie. Sobie wyobrażam te 300 tysięcy kubków i mnie to po prostu przeraża. No i wtedy w ogóle już nie mam ochoty na słomkę. Ale no niestety w niektórych miejscach też się spotkałam, że zostałam kiedyś dwie słomki w szklance, więc to trzeba... Ale wydaje mi się, że trzeba też mówić i zwrócić uwagę na przykład. Tak, żeby nie chcemy osobiście i tak nie obrażamy osobiście personelu. Tak, a może właśnie następnym razem się zapytają, czy życzą sobie państwo słomkę i po prostu, ktoś będzie miał wybór. A powiedz mi jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do ostatniej części, o której ci zaraz powiem, to jak zachować twoim zdaniem umiar? Bo wiemy, że trochę jest takie przeświadczenie, że osoby, które żyją zdrowo, interesują się zdrowym odżywianiem czy ekologią, że trochę przesadzają, że są takie radykalne, że nie dostosowują się do otoczenia i że są problematyczne. Czy uważasz, że są jakieś takie granice? Są takie momenty, kiedy sobie odpuszczasz? To znaczy, nie jestem osobą agresywną i jakby nigdy nie narzucam nikomu niczego. Dlatego no, nie mam takiego też charakteru. Jakby nie uważam, że to, co ja robię, jest najlepsze. I jakby robię tak, jak ja uważam, że dla mnie jest dobrze. Jeśli komuś się to spodoba i zada mi jakieś pytanie, ja się chętnie wypowiem, chętnie mu pomogę, jeśli chcę. Więc jakby też nie mam się za fanatyka. Żyję jakby mam ten swój jakby wegański styl życia i staram się go dostosować do wielu sfer mojego życia. Też nie zawsze mi się to udaje. Albo gdzieś tam popełnię jakiś błąd, nawet nieświadomie. Więc każdemu się zdarza. Ale no na pewno umiar jest potrzebny i właśnie takie radykalne podejście, wydaje mi się, no w żadnym przypadku nie jest dobre i to w ogóle to jakoś kojarzy mi się od razu z takim fanatyzmem, a nie lubię fanatyzmu w żadnym wydaniu, więc staram się właśnie ten umiar jakoś tak zachowywać. I to często można wyczuć, czy osoby, z którymi jestem i które się coś pytają, no, są zainteresowane tematem dalej, czy ja mogę im coś mówić o tym weganizmie. Jak nie, to po prostu nie. Ale nawet pytam tak względem samej siebie, czy tak masz? A, okej.
że to też było bardzo ważne, ale na zasadzie, że czy zjesz coś niezdrowego, czy masz ochotę w ogóle na niezdrowe rzeczy, bo czasami dużo osób odpowiada, że no mogłabym zjeść coś niezdrowego, ale nie chcę. Tak? Bo nie mamy tych potrzeb, żeby nagle sobie kupić ciastka. Na przykład ja tak mam, że wolę sobie upiec ciastka. To jest ta różnica. Ale czy po prostu czasami dajesz sobie takie, masz takie momenty, gdzie robisz coś, co jest zupełnie nie w twoim stylu? Pewnie, że tak. Wydaje mi się, że czasem właśnie, nie wiem, zobaczę jakąś super czekoladę i na przykład mam ochotę ją spróbować, chociaż tak sobie myślę, że na przykład nie jadłam pół roku już chyba czekolady i w ogóle mi jej nie brakuje, ale gdybym na przykład zobaczyła i stwierdziła, że o super, czekolada, mam na przykład na nią ochotę, to bym ją zjadła. Jakby nie widzę w tym nic złego, bo to nie jest coś, co ja wprowadzam do swojego menu na stałe i w ogóle rujnuję swoje zdrowe odżywianie. Nie, zupełnie nie. Także pod tym względem jakby nie smażę nic na co dzień, ale jak jestem czasem na mieście i mam ochotę na coś smażonego, no to zjem. A czy jakbyś była w Berlinie i byłaby wegańska pączkarnia, to byś zjadła, czy nie lubisz pączków? Nie przepadam za pączkami, ale jakiegoś takiego, myślę, że super pączka, który by i fajnie wyglądał, w ramach ciekawostki bym zjadła. No pewnie, uważam, że to jest najlepsze podejście. Widziałam u ciebie ostatnio te pączki i zjadłabym. W jednym tygodniu zjadłam 5 pączków. Bo musiałam przetestować wszystkie smaki przed wyjazdem. Nie jest to może najlepszy sposób na prowadzenie swojej diety na co dzień, ale były pyszne. Słuchaj, przejdziemy do ostatniej części, bo na koniec zawsze robię szybkie pytania odpowiedzi z moimi gośćmi. W ogóle nic stresującego, bo to są nie jest to żadne sprawdzanie wiedzy, tylko krótki sposób na poznanie ciebie. Odpowiadasz, co ci przyjdzie do głowy, ale ja to wszystko i tak wycinam, więc możesz się dłużej zastanowić. W każdym razie, czy jesteś gotowa? Jestem. Pytanie numer 1. Czy masz swoje popisowe danie? Myślę, że bym zrobiła jakiś surowy makaron z super sosem, bo to zawsze jest jakby ciekawe dla ludzi. Czasem nawet nie znają sobie sprawy, że można zjeść na przykład cukinię na surowo, czy można na przykład zrobić sobie makaron z batata. W takim razie podeślesz mi jakiś swój przepis i go podlinkujemy w opisie, żeby Dobra. Nasi słuchacze mogli sobie spróbować. Drugie pytanie. Czy masz jakieś marzenie podróżnicze, jakieś miejsce na świecie, które byś najbardziej chciała odwiedzić? Jedno chyba nie. Myślę, że jest ich wiele. A to możesz podać kilka. Jakieś takie przykładowe miejsce, gdzie na pewno zawitasz w przyszłości. Na pewno chciałabym bardzo pojechać do Japonii. Zobaczyć właśnie ten świat i technologiczny, mega zaawansowany i ten taki świat zen w Japonii. To mnie jakoś tak bardzo ciekawi. Na pewno chciałabym jechać do jakiegoś takiego ciepłego miejsca, w którym jest dużo owoców egzotycznych, których nigdy nie próbowałam. Durian. Na przykład durian, dokładnie, którego no nie jadłam, a to jest takie kontrowersyjne, więc bardzo chciałabym go kiedyś spróbować sama. I też wiele takich krajów europejskich chciałabym odwiedzić, w których jeszcze nie byłam tak naprawdę. Chciałabym pojechać do Norwegii, do Holandii. No wiele miejsc tak naprawdę chciałabym odwiedzić. Też lubię takie małe właśnie wegańskie podróże. Właśnie w tamtym roku byłam w Berlinie i odwiedziłam kilka miejsc, ale tam jest tyle ich, że chciałabym wrócić. Byłam tam 4 miesiące i nie wiem, czy 1/10 tego, co chciałam, zobaczyłam. No. Szczególnie, że tam jest tak, że tam nawet nie chodzi o wegańskie knajpy. Tam w każdej knajpie jest jakaś pyszna wegańska opcja. Jest strasznie trudno tam wybrać w takim długim czasie. Dobra, czy masz swoją ulubioną restaurację w Krakowie? Ale może być kilka. To mam chyba kilka, tak naprawdę. Mam wymienić, tak? Tak. Dobra. Bardzo lubię takie koreańskie jedzenie. To nie jest nawet tylko wegańskie miejsce. Mandu i Oriental Spoon to są dwa takie miejsca obok siebie, właśnie z koreańską kuchnią i tam są wegańskie opcje. Bardzo dobre jedzenie, bardzo lubię tam chodzić. Lubię indyjskie jedzenie w Hari Prasad. To jest też takie miejsce, gdzie warto spróbować samos. Jednym z takich miejsc, które bardzo lubię chodzić, jest Hamsa. To jest miejsce chyba z takim najlepszym hummusem w Krakowie. Chociaż wiadomo, że każdy ma tam może jakieś inne smaki, ale mi bardzo smakuje i sposób podania jest też bardzo fajny. Także na pewno ciekawym miejscem w Krakowie jest też Wegab. Ten pierwszy wegański kebab. Byłam tam. Który przyciąga bardzo wiele turystów i w ogóle ludzie, którzy przyjeżdżają do Krakowa, na pewno tam lubią zaglądać, bo oni jeżdżą też po różnych festiwalach wegańskich i jakby dają się poznać i potem ludzie przyjeżdżają i próbują tego. Także ja może nie jestem jakąś tam fanką, w sensie smakuje mi, to nie jest to coś, co jem często, ale czasem zaglądam i myślę, że warto spróbować. To wszystko też napiszę w opisie i tutaj pod filmem na YouTubie, jak i na stronie, jeżeli słuchacie mnie gdzie indziej. W każdym razie kolejne pytanie to,
Czy jest jakaś książka, którą uważasz, że każdy powinien przeczytać? Myślę, że jeżeli chodzi o takie żywieniowe książki, to Nowoczesne zasady odżywiania. To jest taka książka, która też no, otwiera oczy na to, dlaczego to roślinne odżywianie jest takie ważne i dobre dla nas tak naprawdę. O, na pewno nowa książka o diecie wegańskiej Iwony Kibil, która jest dużym autorytetem w świecie wegańskim w Polsce. Tak, dlatego też polecam. Książka jest super. No, odpowiada na wszystkie takie podstawowe pytania osoby, która zaczyna z dietą roślinną. Dokładnie, a też z mojej perspektywy bardzo dużo się też z niej dowiedziałam, mimo że interesuję się weganizmem od wielu lat. Jakby no, z takiego dietetycznego punktu widzenia stricte pokazane te wiadomości. Bardzo fajna rzeczy. Książka, dokładnie. Bardzo lubię też w ogóle Richa Rolla, lubię jego jako człowieka, bardzo dużo czytam jego podcastów i też jego książka, w której właśnie opowiada tą swoją całą przemianę o tym, jak z takiego typowego amerykańskiego grubasa stał się jednym z lepszych ultramaratończyków na świecie. No to jest pewna inspiracja. Tak, to jest inspiracja i to jest też taki człowiek, który jakby też niczego nie narzuca, pokazuje jak żyje i jak się cieszy tym życiem i tak naprawdę jak wiele jakby radości czerpie i z diety wegańskiej i ze sportu, więc fajna inspiracja, warto przeczytać. Właśnie miałam się ciebie zapytać jako kolejne pytanie, jakie są takie twoje ulubione osoby w sieci? Czy na Instagramie, czy blogi? I czy to właśnie to byłaby jedna z tych postaci, które byś wymieniła? Myślę, że tak. Właśnie lubię Richa Rolla. To jest taka postać, która gdzieś tam... Lubię go słuchać. Właśnie lubię jego podcasty, lubię gdzieś tam jego filmiki oglądać na YouTubie. Śledzę go też na Instagramie. To są jakby jakiś tam szybki przekaz na co dzień. Też jakby śledzę go. Jest na pewno kilka takich osób, które lubię. Większość jednak chyba polskich tak naprawdę śledzę osób. Tak jakby z tego naszego podwórka wegańskiego nie jest może aż tak dużo, ale nie jest też mało i jakby mam osoby, mam też osoby, z którymi się poznałam osobiście i z nimi wiadomo, czuję się najbardziej związana i cieszy mnie to, że właśnie w tym internetowym świecie można sobie naprawdę fajne jakby znajomości stworzyć w życiu realnym. To jest dla mnie super. Polecisz kilka takich kont? Tak, polecę. Na przykład bardzo lubię Magdę, która teraz mieszka w Holandii, prowadzi profil Oatmeal Stories. To już jest bardzo duży kanał tak naprawdę, działa bardziej światowo i bardzo jej kibicuję. Cieszę się, że jej to tak super wychodzi. Na Instagramie lubię też bardzo Agnieszkę Nisiak 83. Tak myślałam, z Nowego Jorku. Wiesz, nie chciałam ci podsuwać, ale tak właśnie myślałam, że podasz jej imię, bo chyba poznałyście się. Tak, poznałyśmy się, ona teraz mniej publikuje, ale bardzo... Agnieszkę oglądałam lata temu. Ja tak też. Tak naprawdę, nie wiem, z 5 lat temu chyba zaczęłam ją oglądać. Ja też ją długo śledziłam i właśnie cieszyłam się, że udało się nam spotkać, tym bardziej, że gdzieś w podobnym czasie zaczęłyśmy właśnie i biegać, i przeszliśmy na dietę roślinną i to jakoś tak, no po prostu wspólne zainteresowania łączą. Bardzo lubię też Kamilę, która prowadzi blog i też właśnie konto na Instagramie Zielony Talerz. To jest dietetyczka, sama jest, właściwie nie jest chyba tak, nie deklaruje się jako weganka, ale większość jej diety to jest właśnie dieta roślinna i właśnie ma ciekawego bloga na ten temat, jest specjalistą w zakresie żywienia, więc też często jak mam jakieś wątpliwości, to się jej pytam. I w takich tematach właśnie Zero Waste, bardzo lubię Rywkę, ona prowadzi profil Szafa Sztywniary. Ja Rywkę zaczęłam, słuchaj, czytać jej bloga chyba w 2010 roku. Była jedna z pierwszych szafiarek i pamiętam, to było, byłam w gimnazjum, więc też mam duży sentyment. Tak, ona chyba nawet stworzyła to określenie szafiarka. Tak. I rzeczywiście... Na polskim rynku to było w ogóle pełna nowość. Tak, i bardzo ją lubię. Ona ma bardzo... I bardzo lubię jej Insta Stories i jej profil właśnie jakoś tak jest spójny z tym, co mnie też interesuje. I bardzo lubię też i polecam Dziewczyny z Kobiety Biegają, które... No właśnie tam dają dużo różnych rad odnośnie biegania, też same biorą udział w wielu zawodach i odnoszą sukcesy, także lubię je śledzić, też są fajne dziewczyny, co się poznałam osobiście też i myślę, że to jest też profil, który warto odwiedzić. Super. Na koniec powiedz nam, gdzie można ciebie znaleźć w sieci? Prowadzę bloga ekocentryczka.pl mam też oczywiście profile na Instagramie i Facebooku o tej samej nazwie, także można mnie tak znaleźć, wpisując ekocentryczka. Najwięcej na co dzień działam na Instagramie, a będę się starała coraz więcej też wrzucać ciekawych rzeczy na bloga, bo będę miała wkrótce też więcej czasu na to, żeby właśnie poświęcić się przygotowywaniu przepisów, więc zapraszam.
Więc czekamy. I ja na koniec dziękuję ci rzeczywiście, że zawitałaś do studio. Życzę ci wszystkiego dobrego i jak najwięcej przepysznych przepisów i pomysłów oraz kolejnych warsztatów, na które zapraszamy wszystkich, którzy nas słuchają. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Rozmowa z Darią dobiegła końca, ale wszystkie notatki znajdziecie jak zawsze w poście na mojej stronie karolinasobańska.com. Pamiętajcie, że podcastu możecie wysłuchać na YouTubie, SoundCloud, iTunes i Spotify, a nowy odcinek ukazuje się w każdy poniedziałek o 16. Jak zawsze czekam na wasze opinie w komentarzach i jeśli lubicie słuchać podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie ocenę na iTunes i w wolnej chwili napiszecie recenzję. Dzięki temu więcej osób będzie miało szansę trafić na ten program. Ja wam dziękuję bardzo za wysłuchanie, już miałam powiedzieć za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.